Witajcie kochani. Pora sadzenia wysiewu już trwa i jest to dobry moment, w zasadzie ostatni moment, by przeznaczyć w ogrodzie choćby minimalną ilość miejsca dla dzikich kwiatów. Kochacie dzikie kwiaty? Dawniej, wszędzie, w każdym niemal gospodarstwie rosły dzikie kwiaty. Jedno z dwóch, moje tak lub moje nie, tu mam pewność równą stu, tak jak noce, tak jak dnie. Dziś jest wtorek, więc wychodzę, spójrz, zostawiam w tyle las. Do was zawsze mam po drodze, chętnie znajdę dla was czas. To jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził moje dziś. To jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził. Pamiętasz, kochanie, jakieś dzikie kwiaty? Jest mnóstwo dzikich kwiatów. Ale takie najbardziej popularne, które nazywa się dzikimi kwiatami, to jest na przykład mak, który też już rośnie dziko, albo na przykład chabry. Ale tych właśnie kwiatów dzikich jest bardzo, bardzo dużo i warto je w ogrodzie mieć. Dlaczego? No nie tylko z tego powodu, że to jest wniesienie do ogrodu czegoś pięknego. Te kwiaty mają intensywne zwykle kolory i cieszą, gdy na przykład posadzimy je jakimiś kępkami, naprawdę wniosą bardzo dużo takiej pozytywnej energii do naszego ogrodu. Poza tym dzikie kwiaty też przyciągają zapylacze. A powinniśmy zrobić wszystko, żeby było jak najwięcej zapylaczy, żeby zapylacze miały jak najwięcej takich miejsc, do których mogą przylecieć i gdzie mogą się pożywić. Mieszanki dzikich kwiatów można kupić, ale można też na przykład zrobić samemu z dostępnych kwiatów. W naszym ogrodzie będzie mnóstwo miejsc, gdzie będą różne dzikie kwiaty, a między innymi też wysiejemy mieszanki miododajne z banku nasion. Nie mam pojęcia, co to są za kwiaty. Jedna paczuszka zawiera takie większe nasiona, druga mniejsze. I można by przypuszczać, że skoro są mniejsze nasiona, to będą mniejsze kwiaty, a większe nasiona to większe kwiaty, ale to jest nie zawsze tak, bo przecież na przykład kleome, które jest bardzo, bardzo dużą rośliną, to nie jest dziki kwiat. To ma właśnie takie drobne nasionka. Żeby można było posiać nasiona dzikich kwiatów, to musi gleba osiągnąć pewien stopień ciepłoty. Nieraz tak jest, że na przykład przychodzi wcześniejszą wiosną dużo ciepłych dni, ale te ciepłe dni nie ogrzewają jeszcze gleby, więc nie jest o tyle dla roślin czy dla nasion ważne, jaka jest temperatura powietrza, o ile to jest ważne, jaka jest temperatura gleby. I przyjmuje się, że jeżeli gleba osiągnie 8 do 10 stopni i już ta temperatura jest utrzymywana, że można sadzić niektóre nasiona, wysiewać niektóre nasiona. Natomiast jeżeli chodzi o dzikie kwiaty, to taką optymalną temperaturą gleby jest od 13 do 15 stopni, czyli teraz początek maja to jest bardzo dobry moment. Gdy temperatura jest niższa, to po prostu albo nasiona opóźniają kiełkowanie, albo po prostu nie kiełkują i pozostają w tej glebie, nieraz czekając na kolejny sezon, a nieraz po prostu ulegają zniszczeniu.
Tu właśnie jest sadzonka takiego dzikiego kwiatka, to jest konkretnie haber bławatek. Oprócz wspomnianych właśnie habrów, maków, to cykoria podróżnik. Pamiętasz, kochanie, mieliśmy cykorię podróżnik, Tak. lubiliśmy ją, prawda? Bylica piołun, też już mam sadzonki tego pięknego kwiatka. Konkol. Mnóstwo tych kwiatów, nazw aż w zasadzie się tyle nie pamięta, ale każdy takie kwiatki zna. I oprócz tego właśnie, że muszą mieć tę odpowiednią temperaturę gleby, żeby mogły nam nasionka ładnie wykiełkować, to jeszcze powinna też być jako taka gleba. Te rośliny, te kwiaty dzikie, one nie wiem, nie mają jakichś bardzo dużych wymagań glebowych. To są zwykle kwiaty polne, więc ta gleba może nie jest aż tak bardzo tam urodzajna. Natomiast też, jak inne rośliny, potrzebują składników odżywczych, mikro, makroelementów. Dlatego, jeżeli już sadzimy w naszym ogrodzie czy siejemy dzikie kwiaty, no to dodajmy troszeczkę kompostu czy obornika wcześniej, po to, żeby te kwiaty też dobrze nam rosły i żeby pięknie wyglądały. Jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo często ma miejsce, gdy mówimy o właśnie takich kwiatach dzikich czy polnych, że często chcemy przykryć nimi różnego rodzaju nieładne miejsca w ogrodzie. I pamiętasz, kochanie, nawet kiedyś też mówiliśmy przy okazji wysiewania nasturcji, że to jest bardzo dobry kwiat, który przykrywa różnego rodzaju brzydkie miejsca w ogrodzie, prawda? No, zgadza się. No właśnie, ale nie kierujmy się tylko tym, żeby właśnie zakryć brzydkie miejsca. Dlatego, że te wszystkie piękne, dzikie kwiaty, one potrzebują słońca. Minimum 8 godzin słońca, po to, żeby mogły rosnąć, osiągnąć ten maksymalny rozmiar i przede wszystkim pięknie kwitnąć i spełnić swoją funkcję, jaką jest nie tylko uradowanie nas, ale przede wszystkim też zadbanie o to, by zapylacze miały co jeść. W różnych miejscach w naszym ogrodzie posadzimy dzikie kwiaty. Tutaj mamy taką grządkę zrobioną, no, bez jakiegoś specjalnego wcześniejszego przygotowania. Nie było na to czasu, tych kilka miesięcy było zbyt mało. Tutaj mam wysiany koperek, który jeszcze nie wschodzi. Każde takie poletko, na którym jest wysiana czy posadzona jakaś roślina, jest poprzedzielane kwiatami. Tutaj akurat są nagietki, czyli mamy koper, mamy nagietki. Tutaj dzisiaj akurat posadziłam rozsadę porów. I tu bardzo ciężko jest dotrzeć do tego miejsca, ale to jest bardzo dobre miejsce, w którym z jednej strony jest ciepło, bo jest ten mur, ale z drugiej strony też troszeczkę cienia będzie, gdy słońce jest od tamtej strony i może tutaj być sucho, czy bardziej sucho niż tu. Dlatego właśnie tutaj wysieję dzikie kwiaty i teraz tą uprawę porów oddzielę od kolejnej, nie wiem co tutaj jeszcze będzie, właśnie nasionami dzikich kwiatów. Nie wiem jakie to będą kwiaty, czy będą duże, czy będą małe. Tego nie wiadomo, ale pamiętam, jak w zeszłym roku też wysiałam taką mieszankę roślin czy kwiatów japońskich. Nie wiem, dlaczego one tak się nazywały, bo ta mieszanka, dlatego że wśród tych kwiatów był na przykład też dziwaczek. To były to piękne kwiaty, więc tutaj mam nadzieję, że tym bardziej, że to są z banku nasion. Więc może to są właśnie jakieś stare, klasyczne, starodawne, klasyczne rośliny. No i teraz muszę tu zrobić taki prawie szpagat, żeby wysiać te nasionka. O! Teraz tam powstała taka dziura, takie zagłębienie, nic nie szkodzi. Tu wysiejemy te nasiona drobne.
No, troszeczkę pewnie za gęsto, ale cóż, nie ma dostępu. A resztę oddam tobie. A może pokażemy jedno z naszych dzikich miejsc, chociaż jedno. Dobrze. Jakie tam rosną rośliny, jak to pięknie wygląda. No właśnie. Chodzi, tam to powstało w sposób taki bardziej naturalny i chodzi o to, znaczy żeby... całkowicie naturalny. Tak. Po prostu nie była koszona trawa i wszystko wyrosło. No właśnie. Dobrze. Zobaczmy, co z tego wyrośnie. No i teraz tak to trzeba... Tu jest taka właśnie gleba piaszczysta, poprzednio była gliniasta. Ze skrajności w skrajność. Tam tak. Mieliśmy glinę, a tu mamy piach. No właśnie. Tak po prostu to jakoś postaram się zakryć. Właśnie te grządki są takie dosyć szerokie, ale tutaj był taki zamysł, że przy samym tym murku będą rosły jakieś kwiaty, może takie właśnie pnące. No i teraz podlejemy. I teraz oczywiście jak każde inne nasiona, jeżeli nie będzie padał deszcz, to trzeba co jakiś czas podlewać. Również gdy z nasion już wyrosną rośliny, do 4 tygodni, do 6 tygodni nieraz podlewamy te kwiaty dzikie, tak jak inne rośliny, a potem już, kiedy one już są takie dojrzałe, silne, to możemy przestać je podlewać, bo one już będą wtedy czerpać wilgoć z gleby, chyba żeby była jakaś wielka susza. No to idziemy. To idziemy. Też chciałeś zrobić taki eksperyment, żeby po prostu rozrzucić w jakieś miejsca te nasiona, ale wiesz co, możemy je na przykład powkładać w te stare kretowiska, bo to są takie nagie placki, placki nagiej gleby. To znaczy, tutaj mam plac, to jest właśnie ten plac, gdzie mają być rozsiane te dzikie kwiaty i to ma dziko rosnąć. A zobaczcie, tutaj takie ojej, place jak to pięknie zostawiłem, wygląda. Takie kółka przy koszeniu. Tak, zobaczcie, jak wspaniale. To pięknie mam wygląda. Mam nadzieję, że to wiesz, odda nagranie. To jest wyka, z tego co pamiętam. I ona się nazywa, ponieważ ma takie kwiatki brudno-żółte, to się nazywa wyka brudno-żółta. I we Wrocławiu wyka rosła, ale miała kwiatki różowe albo fioletowe, nie pamiętam, ale... Wygląda to pięknie. Pokazywałeś to mojej mamie? Tak, tak. I wiesz co, że teraz to widać, jak te dzikie miejsca, te rośliny tak podrosły. Odcinają się właśnie od tej skoszonej trawy. No przepięknie. A tu to drzewo jak wygląda wspaniale. Tak, bo tu była taka górka usypana, nie wiem z czego, nie wiem dlaczego. Nornicie pewnie, albo jakieś. I tego nie dało rady skosić, kosiarką oczywiście, więc zostawiłem. Ale same te takie miejsca nieskoszone są po prostu, ja się zachwycam tym. Ale wiesz, pan kilka dni. A tu, tak, a tutaj ma być ten nasz zielnik, który też pozostawiłem naturalny i zobaczcie, jakie piękne pokrzywy są. Zobaczcie, jakie piękne pokrzywy są. To widać, że jest ta pokrzywa, jasnota. Mnóstwo pięknych roślin. Tak, nie każdy też ma taką przestrzeń, żeby móc zrobić coś takiego, ale dlaczego na przykład nie miałby być tylko jakichś 5 centymetrów albo metra, żeby to tak właśnie pięknie wyglądało. Nawet na jakimś takim zadbanym, skoszonym trawniku, którego my nie lubimy, to się nie podoba. No właśnie, ale ludzie lubią. I oprócz tego zostawiłeś jeszcze
Pan we Wrotyczu. Tak. Tak, to rzeczywiście przepięknie wygląda. No i co, gdzie chcesz te kwiaty, te nasiona wrzucić? Ale to już chcesz rzucać? Tak. Nie, no to tamto miejsce jest, tamto kółko. Aha, tamto, okej, rozumiem. Ciekawe, bo to jest taki troszeczkę eksperyment, dlatego że posiejemy te nasiona po prostu w tej trawie. Trawie. Tak myślałem, czy nie przysypać troszeczkę ziemią. Tak po prostu posypać ziemi. W tych miejscach? Tak. To może być dobry pomysł. To dlatego, może zostawimy to jeszcze. Mogą albo wyjeść, albo wiatr. A jeszcze nieraz jest tak właśnie, że nasiona, czy dzikich kwiatów, czy w ogóle nasiona są bardzo, bardzo małe i na przykład, kiedy rozrzucalibyśmy te nasiona, chcąc je wysiać, to wiatr mógłby je w inne miejsce przenieść i w ogóle trudno jest takie nasiona wysiać. I wiesz, że jest taki fajny pomysł, że wysiewa się te malutkie nasiona pomieszane z piaskiem. To musi być piasek suchy i bierze się na przykład 5 części piasku i 1 część nasion i mieszasz z tym piaskiem i po prostu wysypujesz. I wiesz, co my tutaj zrobimy? Teraz już wiem, już mam taką koncepcję. W tych wszystkich miejscach, gdzie kiedyś był kret i jest ślad po kretowisku, tu właśnie przyniesiemy garstki gleby i w tym wysiejemy te kwiaty. Super. I to będzie bardzo pięknie. Super, bo nawet przy koszeniu będzie można omijać to, bo to widać, że tu był kret. Właśnie, ale powiem ci, że miałeś wspaniały pomysł, żeby zostawiać te kwiaty dzikie. Tu są akurat te kwiaty dzikie wyka, ale zadbamy o to, żeby były inne. Więc kochani, siejcie dzikie kwiaty. Wracajmy też na swoich działkach, w ogrodach do przeszłości, kiedy te kwiaty były codziennością w wielu różnych gospodarstwach i ogrodach. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej. Co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję, zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie, jesteś okej, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, I'm okej, world is happy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, bawi śmiej. Make okej, walk this way. Thank you.
życie.